Siemaneczko Liska, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2. Moi drodzy, przed chwilą, być może przed chwilą, zobaczyliście właśnie filmik, w którym otwieram właśnie paczuszki halloweenowe oraz poniekąd omawiam, jakie są moje przemyślenia odnośnie halloweenowych kontraktów i co można by było ewentualnie w nich zmienić. Jeżeli jeszcze tego nie oglądaliście, link będziecie mieli teraz w adnotacji, jak również w opisie. Ale pamiętajcie, że otwieranie paczek to było tylko przystawka, ponieważ już zabieramy się za danie główne, czyli za otwieranie skrzyneczek. To, co lubimy najbardziej. A w każdym razie ja, wy pewnie też. Mamy, jak sami widzicie, 15 skrzynek, mamy 15 kluczyków. Miejmy nadzieję, że coś fajnego z nich wypadnie. Jeżeli ma być szczery, osobiście liczę, jeżeli chodzi o Unusuala oczywiście, liczę na coś, jeżeli chodzi o tą maskę dla żołnierza, ponieważ no ci, którzy nie wiedzą, jest to swego rodzaju nawiązanie do dodatku do pierwszego Half-Life'a i powiem, że to był chyba mój ulubiony dodatek, jeżeli chodzi o Half-Life'a, bo oryginał był spoko, ten dodatek, w którym grało się strażnikiem, kurde, nie pamiętam, jak on się nazywał, gdzieś tutaj pewnie będzie napisane, jak on się nazywał, ale ten dodatek drugi, gdzie grało się właśnie komandosami, jakoś bardziej mnie przekonał, ale wszystkie właśnie zarówno oryginalny Half-Life dodatki bardzo miło wspominam. Oczywiście jakoś, nie wiem czemu, jakoś mam przeczucie, że nic specjalnego mi nie wypadnie, bo mogliście zobaczyć, że przez ostatnie parę dni, nawet tygodni wypadały mi naprawdę fajne rzeczy i coś czuję, że chyba moje szczęście na chwilę obecną się wyczerpało, ale no kto wie, zobaczymy. Dobra, lecimy z pierwszą skrzyneczką, bez zbędnego przedłużania. Oczywiście w trakcie otwierania zachęcam was do zostawienia łapki w górę, do napisania jakiegoś fajnego komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jak również do zajrzenia na mój serwer Discord Legion Benharta. Link jak zawsze będzie w opisie. Dobra, otwieramy. Emocje jak na grzybach. Coś tu się pojawiło i mamy... w Strange'u ogra dla Huviego. Gdzie on jest? A będę dawał tutaj, żeby pod koniec dawać tutaj, jak to mniej więcej się prezentuje. Mega, jestem sceptycznie nastawiony do tego openingu, ale no, zobaczymy, może coś fajnego się pojawi. Medical Mami, zobaczymy. I etykieta z opisem. Okej, dobra, coś tu może się pojawić ciekawego. Oczywiście na sam koniec zobaczymy, ile to mniej więcej będzie kosztować, chociaż mówię, no jestem sceptycznie nastawiony, ale hej, po to są openingi, żeby się dobrze bawić. Jak również parę czapeczek oczywiście zostawię wam do rozdania, bo czemu nie? O, mamy to. O, już tak miałem cicho nadzieję, że to będzie w Unusualu. No naprawdę fajnie było, jakby to był efekt Unusual. A skoro o Unusualach mowa, oczywiście jak to ja widziałem również opening Kelesza. Generalnie brawo dla niego, że otworzył... O, bilecik, fajnie. Fajnie, że udało mu się otworzyć Unusuala. Tylko no jak sam mówił, że no czapka, którą otworzył, była po prostu słaba i z tym się z nim zgodzę. Aczkolwiek sam efekt Unusual, który dostał, był naprawdę ciekawy. I oprócz tego, jak robiłem kontrakty halloweenowe z moimi widzami, była taka sytuacja, że jeden ziom otworzył jedną skrzynkę, o, Darupul, to oczywiście. Chłop otworzył jedną skrzynkę i właśnie trafił Unusuala. O, znowu ten. O, tym razem w Strange'u. Trafił właśnie Unusuala i to była, już wam pokazuję, która to była czapeczka. Pyk, 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 gdzie ona jest? To. Inspect item, to był, proszę państwa, halo, gdzie to jest? To był, moi drodzy, ten taki kapelusz, który się tak na neonowo świecił i sam kapelusz, no moim zdaniem, jest średni, ale efekt, jaki był nad... O, ten. Sam kapelusz, moim zdaniem, jest średni, ale efekt, jaki był na tym Unusualu, był po prostu piękny. Naprawdę gratulacje dla tego chłopa, który wydropił tego Unusuala. Znowu dwa itemy. O, to jest fajne. Ja to sobie na pewno zostawię dla snajpera. To jest bardzo ciekawe. O, i mamy construction cover dla inżyniera. No w sumie już było widać po części, co to jest. I to mamy i to. To sobie na pewno zostawię, bo to jest naprawdę spoko ten item. No co prawda halloweenowy, wiadomo, ale może raz na jakiś czas sobie go założę, jak będzie pełnia księżyca. O, i w Strange'u. O, dobra. Dobra. To akurat jest też fajne. Chociaż byłoby o wiele fajnie, gdyby to było w Strange'u i w Unusualu, ale no wiadomo, nie wolno mieć wszystkiego.
Dobra, open with key. Ósma skrzyneczka. I mamy cancelled convict. Taki średni jest ten to ubranko dla szpiega. Znaczy, jak chce się z niego zrobić takiego więźnia, to jest okej, okay, ale no jakieś nie jestem wielkim fanem tego ubranka. Znowu dwa itemy i znowu mamy Carivana dla Snipera i mamy Thunderdome'a dla Demomana. No to już wiadomo, że tego jednego Carivana sobie wymieni na coś, a ten hełm może być. Póki co są same same niebieskie itemy. I mamy The Min Captaina. Moim zdaniem osobiście ten Min Captain powinien być co najmniej fioletowy. O, i mam już wszystkie niebieskie, dobra. Mam same niebieskie, czyli no teraz u mnie się pokazuje to samo, co było u Kimo na openingu z warpaintami. Kurde, jakby to były warpainty, wydaje mi się, że poszłoby mi o wiele lepiej. Jak najbardziej. Jeszcze jak? O Jezu Chryste, co to jest? To na pewno jest jakieś halloweenowe. Trzy itemy. I mamy Splitting Headache. Kurde, to będzie ostatni item i mamy etykietę z nazwą. Dobra. Zostały ostatnie dwie skrzyneczki. To idzie tutaj, to idzie tutaj. To chyba idzie dla Pyro, mi się wydaje. Inspect item. No, dla Pyro, dobrze myślałem. I znowu ten... No, zgodzę się z Kaleszem, jak najbardziej ta czapka jest słaba. Nie ten. Dupy nie urywasz, się tak wyrażę. Dobra, przedostatnia skrzyneczka. Waiting for response. Znowu mamy Ogra. I mamy... Znowu Carivana. Tutaj damy to, tutaj damy znowu tego Ogra. No same niebieskie, no tak czułem mniej więcej, że tak to mniej więcej się potoczy. Mówi, byłem jakoś mega sceptycznie nastawiony do tego openingu, ale nie byłbym sobą, gdybym openingu nie zrobił, prawda? Dobra, dwa itemki, mamy to, Medical Mummy i ostatnim przedmiotem jest Blastfomet dla Demomana. Czyli no, Demoman dosłownie jest czarnomowcą. Co z tego, że to jest kozioł? Czarny kozioł. No dobra, tak się prezentuje to, co dostałem. No same niebieskie itemy. No niestety, nie zawsze da się wygrywać. Ale no, może kto wie, może na opening świąteczny, który no wiadomo, również się pojawi, jak tylko pojawią się nowe skrzyneczki. Moje szczęście się znowu naładuje. Bileciki są, to jest. I zaraz wam powiem, ile co jest warte. A few moments later. Okej, moi drodzy, jak już możecie zobaczyć na tym screenshocie z backpacka, tak prezentują się ceny tych czapek. No, dupy nie urywa. No, czułem, że tak będzie, ale no, nie zawsze da się po prostu wygrywać, ale ja i tak jestem zadowolony. Możliwe, że tam jedną czy dwie czapeczki sobie zostawię, reszta oczywiście pójdzie do was. No i bileciki oczywiście też się zawsze przydadzą, bo bileciki to ja lubię. Okej, moi drodzy, to będzie na tyle w tym openingu. No, bez żadnych fajerwerek, ale miejmy nadzieję, że może następnym razem pójdzie lepiej. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać mu łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. Oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco was do tego zapraszam. Trzymajcie się bliska i do następnego. Narka!